Na Sanockim Torze Lodowym w Łonie ponad 100 dzieci rywalizowało w finale ogólnopolskich zawodów w łyżwiarstwie szybkim. Rywalizacja była zacięta i tym bardziej cieszą medale reprezentantów sanockiego górnika – Szymona Hostyńskiego, Szymona Zegarowicza i Julii Madzelowskiej. Ogólnopolskie zawody dzieci to cykl dla najmłodszych adeptów łyżwiarstwa szybkiego. Eliminacje i finał rozgrywane są już czwarty sezon z rzędu i cieszą się olbrzymim zainteresowaniem następców Zbigniewa Brudki i Katarzyny Bachledy-Curuś. W tegorocznym finale rozgrywanym w Sanoku startowało ponad 100 zawodniczek i zawodników. Zaczęłam pańczyny w tym roku. Bardzo mi się spodobały, bo już dawno jeszcze jeździłam na rolkach, więc zaczęłam na pańczynach jeździć. Pośród reprezentantów gospodarzy bardzo dobrze wypadł Szymon Hostyński, który wygrywał rywalizację na 100 i 300 metrów. W starszej grupie Szymon Zegarowicz był trzeci na 500 metrów, a Julia Mandzelowska zajęła drugie miejsce na dystansie 300 metrów. Poziom sportowy zawodów jest bardzo uzależniony od pogody. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, nie ma jakichś super warunków, ale to jest walka sportowa, chodzi o miejsca, chodzi o 6 miejsc na Viking Race. No i ci, którzy mają te dobre miejsca zdobywać, nie zawodzą. Wcześniej najmłodsi reprezentanci Górnika Sanok startowali z powodzeniem w zawodach wyższej rangi. Na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży Piotr Nałęcki wywalczył 5 srebrnych medali, a podczas Mistrzostw Polski Młodzików Szymon Zegarowicz także 5-krotnie stawał na podium w wieloboju. W ostatecznym rozrachunku był drugi.